Eluwinka! Jedziemy sobie. Świetny początek, Patrycja. Znakomity. Cześć wszystkim, jest niedziela, słoneczny dzień, korzystamy z uroków zaczynającej się jesieni i jedziemy sobie na wycieczkę w pola. Tak, w pola i zobaczymy co jeszcze, bo trasy rysowałam palcem po lokusie, zresztą jak większość naszych tras. I jeździmy sobie i testujemy, czy te rozwiązania trasowe były spoko. A dzisiaj w dodatku będziemy mieli gościa na naszym pokładzie, co tym bardziej nas bardzo cieszy, że kolejną osobę będziemy mogli zaszczepić tą naszą pasją do offroadu, do overlandingu. Overlanding! O, Rafał wysiada do mnie tu. A kto to taki? Halo? Halo, Rafał? Co ty mi tu uciekasz? Halo! Go imię. Czasem tak jest, że ścieżka, którą sobie rysuję po mapie, po prostu albo nie istnieje, albo już jest trochę dużo wody. Nie wygląda to za dobrze. Nie ma drogi. Tu nie ma drogi dalej. O-o. No dobra, to chyba będziemy musieli zawrócić. No. Hello. No się ma. Janek prowadzi, nasz załogant. Czyli mówisz, że to pierwszy raz za kierownicą terenówki? Chyba tak. Przedni szef miał Amaroka i parę razy jechałem, ale to nie w terenie i to taki... Wow. No właśnie, trzeba mocno trzymać, bo szarpie. Czuję, no, że... To nie jest normalne, to nie powinno tak być. No ale tak jest. Co zrobić? No uroki... Uroki terano. Polecam się. No, że jechaliśmy sobie przez pole. Dobrze. I nagle trafiliśmy na taki... Aż tu nagle schody! Schody na środku pola. Proszę bardzo. Taka sytuacja i okazało się, że to są... Ruiny strzelnicy. Ruiny strzelnicy. A wiemy z którego roku? Pewnie z... Nic nie jest napisane, ale ma opinię 4-3 i są trzy opinie i obiekt historyczny, więc kto wie. Czyli historyczny, czyli... Stary, pewnie. Może albo 10 lat co najmniej. Nie mniej niż dekada. No i taki jest teraz kejsik, że tu chcemy po prostu wjechać i tam... O, może coś będzie widać i tam sobie ustawić samochód, porobić zdjęcia i polatać. No i ustawiamy się i robimy. Gonna hit the ground running, baby, I'm running.